Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, ale się uprzyciąłem. Zapomniałem, jak mam powiedzieć, kurczę. Czaisz? Starość. No dobra, przywitałem. Dzisiaj kolejny kontrowersyjny film z RRC, z ich woskiem, który narobił zamieszania tam i niektórzy twierdzą, że źle aplikowany. Kurczę, no. Wrzucę. Tutaj wrzucę, za chwilę pojawi się zdjęcie, gdzie wszędzie, na każdej stronie, gdzie jest sprzedawane, jest napisane wyraźnie. Możliwe, że będzie się lepiej docierał po 20-30 minutach, ale poniżej jest podpunkt, znaczy się inaczej. Kolejny punkt, gdzie wosk nałożyć kulistymi ruchami i po kilku minutach dotrzeć. Ja zrobiłem test palucha i dla mnie ten wosk nadawał się już do dotarcia. Więc jeżeli chodzi o test trwałości, z Fusso oczywiście. Dlaczego? Bo z tego, co gdzieś wyczytałem, tak jak mówiłem, zresztą propozycja filmu, jeżeli chodzi o aplikację, się pojawi, proszę bardzo. Porównanie do Fusso, że też będzie takim wyjadaczem. Czy tak jest? Zapraszam do dalszej części filmu. Kurde, no na dolnych partiach zdać szybciutko. Ale co zauważyłem przy tym wosku? Przez pierwszy tydzień ciągnął mnie kurzu niż Fusso. Mówię, ło, jest dobrze. Ale po tygodniu zobacz, jak się sprawa miała, jeżeli chodzi o zrzut wody i oczyszczanie. Auto po trasie. Tam była chyba połowa testu. RRC trzyma wodę brud pięknie. Po Fusso wiadomo. Suchuteńko. Kolejna wstawka była króciuteńka. Trzymanie po wyschnięciu.
zdecydowanie po stronie Fusto jest, myślę, że o połowę mniej brudu tego filmu drogowego niż przy RRC. Dolne partie to w ogóle nawet nie patrzę, bo to szkoda prądu. I teraz tak, moja subiektywna opinia, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch produktów. Szukam wspólnego mianownika, bo tak było na internecie, że to będzie taki odpowiedni Fusso. Ja szukałem długo, nie znalazłem. Może troszeczkę tam na początku, przez pierwszy tydzień to przyciemnienie, może coś tam, ten może wspólny mianownik, ale to też daleka droga. Tak naprawdę to są dwa różne światy. W ogóle nie rozumiem tego porównania się do Fusso. No, ten wosk niczym nie przypomina Fusso, niczym, kompletnie. Na pewno nie trwałością. Ktoś tam będzie zaraz zarzucał, że źle aplikowany. Nie jestem profesjonalistą. Nie jestem, oczywiście, że nie. Ale no, już nie jeden wosk położyłem. I test palucha z reguły jest... sprawdza się tutaj. Napisane jest też, że niby tam po 20-30 minutach, ale wosk będzie się lepiej docierał. Okej. Okay. Ale poniżej jest podpunkt, bo w każdym sklepie, gdzie jest sprzedawany, jest właśnie taka informacja. Proszę bardzo, wskakuje zresztą, wskakuje zdjęcie, powiedzmy. No właśnie, a później poniżej jest podpunkt, że po kilku minutach. I ja też tak zrobiłem. Na test palucha, moim zdaniem, to był ten moment, kiedy się go dociera. Możliwe, że i po 20-30 minutach może jest trochę lepiej. Możliwe, ale ja nie było szkoda czasu na ten wosk, żeby kolejny raz się nim bawić tak naprawdę, bo jak spojrzałem, jak on siedzi, to powiem tak, w tym samym czasie kładłem dwa woski, panel obok i one jeszcze siedzą. I to one się nie porównywały do Fusso, ta firma, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku, że jeżeli chodzi o trwałość, a siedzą dosyć długo. Znaczy długo, no jak na takie... można powiedzieć letniaki, no to nawet RLC przebiły. No dobrze, bo kombinuję. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten wosk, dla mnie słabiutko. Słabiuteńko, wosk dla mnie nic nie wnosi. Kompletnie. Nie posiedział za długo, oczyszcza się słabo. Tak jak widać, trzyma wodę. Ogólnie dla mnie docieranie jest straszne. Możliwe, że po tych 20-30 minutach może wytrzyma dłużej na tym panelu, ale nie wierzę, że posiedzi tyle co Fusso. No w ogóle nie wiem skąd to porównanie. Nie wiem co właściciel firmy myślał porównując, którego strasznie serdecznie pozdrawiam, żeby nie było, że mam coś do RRC. Nie, ja jestem daleki od hejtu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek produkty. Ja po prostu wyrażam swoją opinię, jak widzę dany produkt. Bo wiadomo, no tutaj no cały czas jest nagonka na RRC dla profesjonalistów i tam ja to powiem wam szczerze, mam no właśnie, wywalone na to. Ja biorę chemię, jeżeli mi odpowiada, jest ok. Może być to nawet za 5 zł, ale jak robi to, co ma robić, bajka. Więc wiadomo, każda firma ma lepsze i gorsze produkty. Ten w ogóle mi nie siedzi. Wosk jest słabiuteńki. Przymierzę się jeszcze do Quick Detailera tego plusa, bo tak czytam po tych internetach, że jest tragedia. Dotarcie jest straszne. Zobaczymy. Myślę, że go sobie w końcu zakupię, kurczę, i sprawdzę. I teraz tak, jeżeli chodzi o porównanie tego Fusso, ja nie widzę wspólnego mianownika w ogóle. Pod żadnym kontekstem. Pod żadnym. Pod żadnym. Fusso miażdży ten wosk pod każdym względem. Pod każdym. I tutaj, a jeżeli chodzi o trwałość, to już w ogóle, że tak powiem, spojrzał na RWC z góry, wyśmiał i już. No bo, no coś tu więcej powiedzieć. No kurczę, u mnie ten wosk się nie sprawdził. Możliwe, że... A, fajne jest to, że to nie jest Facebook, bo zaraz by było 500 zdjęć, jak to pięknie siedzi i jakie ma piękne krople. Kurczę, powiem szczerze, ja już mam dosyć Facebooka. Pomimo, że tam siedzę i wrzucam te swoje filmy, żeby od czasu do czasu się pokazać na Facebooku, jakie mam tandetne filmy. I najbardziej śmieszy mnie to, jak ktoś tam pisze, jaki Quick Detailer. O, i już wiem, będzie cała litania wszystkich firm. I zdjęcia do tego najlepsze jeszcze są. Kurde, w cieniu zdjęcie pyk siedzi. No dobra. Także... okej, okay, kończę, bo zaczynam kombinować bez sensu. Moją subiektywną opinię znasz co do tego wosku. Tak jak przy aplikacji, tak jak przy teście trwałości. Moim zdaniem szkoda kasy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!